Ładne pieski, kurde. Proszę sobie usiąść. Skąd, że tak powiem? A my przywozimy, tylko jeździmy na takie zgłoszenia z urzędu miasta, nie wiem, policja, wie pan. Aha. Ale to kurde ładne psy ludzie, ten, wie pan. To... Znaczy, no my jak je przywozimy, to one tak nie wyglądają. Zawsze wyglądają dużo gorzej, tylko jak posiedzą u nas trochę, to nie to dopiero. Kurde. Nabierają wygląd. Coś to, ja miałem panu ten sprawdzić. Proszę pana, w sierpniu rzekomo... Sierpień 2010. No, może początek lipca, ale sierpień 2010. Czy ktoś, kurde, dawał panu dzika? Bo ja z innej sprawy. Sierpień 2010. Wiem szukać, proszę pana. 27 okolicy. A gdzie to miało być w ogóle? Koło Lubartowa, Mieczysławka. Tutaj. Więc no i tam w tych jest adnotacja, że panu dali. Czy powinni ode mnie brać, wie pan, potwierdzenie, jak powinien, no. Czy oni, czy policja, a na policji jest to nie. Odnotowane? Nie. Inny sposób. A jak on powiedział, że on do nas przywiózł? Czy tak. Że tu przywiózł? Tak. To ja już mogę powiedzieć, że nic takiego ja nie wiem o niczym. No i? Nie mam nic takiego odnotowane. Ja na pewno, proszę siadać. Na pewno, proszę pana, nie przejmowałem nic takiego. Nie wiem, czy który z moich ludzi, nie wiem, który to miał wtedy zarabiać. Ale to nie, to ja bym wiedział o takim przypadku, bo to by się nie dało ukryć, przecież dzik to dzik. My owszem, jeździmy, ale tak jak mówię, nas zawsze wzywa policja. Prawie zawsze, bo jeżeli to jest dzień, kiedy urząd pracuje, no to może urząd, no oczywiście, tak. Ale tak, żeby ktoś nam tu na miejsce przywiózł, naprawdę nie pamiętam takiego przypadku. Żeby ktoś do mnie chociaż zadzwonił, panie, czy mogę panu przywieźć tego dzika. Jak tak konkretnie sprawdzić, że ten przypadek nie miał miejsca tutaj? Znaczy się, ja to zaraz tutaj mam. A w których godzinach to było? O. Tego to już nie powiem. Policja, dlaczego mnie wzywają? Bo nie ma kontaktu z nikim z nadleśnictwa, z nikim. Ja zdobyłem kilka telefonów, dałem je policji, do myśliwych. Tak. Do myśliwych, do leśniczych. Bo to dla mnie też żadna przyjemność zrywać się pierwsza, druga w nocy, wie pan, jechać 100 kilometrów, cholera, żeby zabrać jakąś padlinę, pozbierać czy coś. Także to jest zwierzę Skarbu Państwa. Własność. Dokładnie. Nie chcieli... Dokładnie. Przepraszam na chwileczkę. Grzesiek, bo jeżeli to było w godzinach popołudniowych, tak. No to tu ma, bo u nas całą dobę jest. Mm-hmm. To był albo Grzesiek, albo Darek. Ale wtedy by też pana poinformował. Musieliby, to tu nie ma tak, ja bym musiał wiedzieć, ja sobie naprawdę... To było w dzień. On był tylko na to, nie wiem, czy to był sierpień, wiem, że to było w lecie, ale to by miało wpisane w zeszyt. Aha. Bo każdą rzecz wpisujemy. Mhm. No tak, ja tu nie mam ani w jednym, tak. ani w moim, ani w pracowniku, tak. Nie mam. Czyli to na pewno nie było w tym okresie. Ale nie, jeżeli oni przywieźli, to coś cholera było, że ktoś przyjeżdżał, ale to chyba... Jak to było? Nie bardzo wiem, że ktoś tu przyjeżdżał, wpadł, ale chyba to... Czy...
z Lublina, z okolic Lubartowa? Tak. Czy z dalsza? Tak, nie. Bo ktoś z dalsza gdzieś jechał, jakiś ten przedstawiciel jakiejś firmy, coś wpadł na coś. I jeszcze, ale to na Warchlaka chyba wpadł, czy coś. Policja do mnie dzwoniła, ja byłem w terenie. Ale daleko. Tu było w ogóle bez policji. W ogóle bez policji, bo już na policji wyjaśniłem, byłem. Naprawdę ja sobie nic takiego nie kojarzę. Nie kojarzę takiej sytuacji. Co jeszcze? W międzyczasie przypomina mi się, ktoś mi kości kiedyś przywioził, oferował. A i ja nie wziąłem, bo my tam nie bierzemy kości. Myślę, że psycie kościokarmia jak na winery. Był przypadek, że właśnie z jakiegoś dzikiego zwierzęcia ktoś tu mi przywiózł, jakiś człowiek, ale sam kości przywoził. Ale ja mu odmówiłem, że nie jestem zainteresowany. My bierzemy. Na wszelki wypadek zapytaj pan jeszcze tego człowieka. I nie będę pana nękał, że tak powiem. Cztery łapy jest... Że się musiał o tym wiedzieć, bo on jakby nie, o czymś takim nie poinformowali, to on by tu nie pracował. No. Ale tak jak panu mówię, ja nie pamiętam takiego przypadku, żeby ktokolwiek tu przywoził dzika bez wiedzy policji. Raczej jest jasna sytuacja.